główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z Opolszczyzny. W tym serwisie zobaczą Państwo m.in. Na każdym dyżurze, na każdej zmianie będzie dwóch lekarzy i dwie pielęgniarki, które będą obsługiwały pacjentów w nocnej świątecznej opiece zdrowotnej. W godzinie 12.00 pokaz grupy Żelazny. Najbardziej chyba znana, rozpoznawalna polska grupa lotnicza na całym świecie. Mam do niego po prostu olbrzymie pretensje za to, że ostatnie lata, w której jeszcze do Opola można by było przyprowadzić więcej pieniędzy, on miastu zmarnował ze względu na swoje własne ambicje. Po premierze reportażu Zbigniewa Górniaka na temat światopoglądowych wolt prezydenta Opola w studiu naszej stacji odbyła się interesująca dyskusja. Szukaliśmy odpowiedzi, dokąd politycznie zmierza Arkadiusz Wiśniewski. Kolejny w ostatnich dniach śmiertelny wypadek na opolskich drogach. Trwa ustalanie okoliczności tragedii oraz identyfikacja osoby, która chwilę po południu zginęła na trasie między Karłowicami Małymi a Zużycami w powiecie nyskim. Osoba kierująca samochodem osobowym z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny straciła panowanie nad kierowanym przed siebie pojazdem i uderzyła w przydrożne drzewo. Wskutek uderzenia doszło do zapalenia się pojazdu. Po zakończonej akcji gaśniczej w pojeździe ujawniono częściowo zwęglone ciało. Na miejscu wypadku policjanci zabezpieczają ślady, na podstawie których funkcjonariusze będą mogli ustalić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego wypadku. Od 1 maja w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu rozpocznie działalność nocna i świąteczna opieka zdrowotna. To już drugi taki punkt w mieście, a 14 w województwie opolskim. Przychodnia ma usprawnić opiekę nad pacjentami i odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe. Od 1 maja w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu funkcjonować będzie nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Niedawno powstał POZ, teraz powstaje nocna i świąteczna. To ja się cieszę z tego, że szpital ma coraz szerszą ofertę medyczną dla pacjentów. Jesteśmy w stanie w większym zakresie zabezpieczać pacjentów. Punkt ma odciążyć szpitalny oddział ratunkowy. Rocznie trafia tu ponad 50 tysięcy pacjentów, ale... Część pacjentów, tak jak dzisiaj obserwujemy w samym szpitalnym oddziale ratunkowym, to są pacjenci, którzy nie powinni trafiać do szpitalnego oddziału ratunkowego, są przeziębieni, przychodzą tutaj, a tak będą mogli być obsługiwani w samej nocnej świątecznej. W pomieszczeniach przychodni w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uruchomione zostaną gabinety lekarski i zabiegowy. Na każdym dyżurze, na każdej zmianie będzie dwóch lekarzy i dwie pielęgniarki, które będą obsługiwały pacjentów w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie funkcjonować w tym samym miejscu, co przychodnia POZ Centrum. Każdego dnia od godziny 18 do godziny 8 rano, w niedzielę i w święta od 8 do 8 wieczorem w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej jest lekarz, jest pielęgniarka i fachowy personel, który udzieli świadczenia. Jeżeli będzie potrzeba, to oczywiście skieruje na SOR. Aby skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie trzeba mieć skierowania. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. Przed nami długi weekend majowy, który potrwa aż do środy 3 maja. Czy w tym czasie pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi i jakie atrakcje przygotowano dla mieszkańców regionu? O tym Kamila Korzeniowska. 2 maja w Moszczance w gminie Prudnik odbędą się wojewódzkie uroczystości związane z Dniem Flagi, które rozpoczną się o godzinie 15.45 na placu przed pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jest przepiękna część oficjalna z udziałem asysty wojskowej, z udziałem również grup rekonstrukcyjnych, między innymi Husaria, będzie pokaz sztuki walki i nie tylko. Również w tym dniu, 2 maja, na Górze Świętej Anny obchodzona będzie 102. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. Obchody rozpoczną się o godzinie 12 mszą świętą w Bazylice Świętej Anny. Z kolei 3 maja Opolski Urząd Wojewódzki z okazji Święta Konstytucji przygotował szereg atrakcji, m.in. pierwszy w historii Opola pokaz akrobacji lotniczych Grupy Żelazny. Przychodzimy wszyscy na Plac Wolności pod pomnik bojownikom o Polskę Śląska Opolskiego i tam zaczynamy podziwiać o godzinie 12.00 pokaz Grupy Żelazny. Najbardziej chyba znana, rozpoznawalna polska grupa lotnicza na całym świecie, nie tylko w Europie.
Przygotowania do majówki trwają też w branży turystycznej. W Turawie będzie ona otwarciem tegorocznego sezonu. Mamy ładną promenadę, jest piękna ścieżka rowerowa teraz dokończona w zeszłym roku, więc myślę, że taki wypad z rodziną na rowerach z Opola na obiadek do Turawy to jest bardzo dobry pomysł na spędzenie tego weekendu majowego, więc zapraszamy. Nie ulega wątpliwości, że dla wielu osób wyznacznikiem udanej majówki jest... Żeby była pogoda, to wtedy ja mam majówkę. Na pewno pójdziemy na spacer z wnuczkiem, z rodziną. Trochę pospacerować, powietrze, aby tylko pogoda dopisała. Jak będzie pogoda, na pewno na działkę. Mamy działkę, dzieci mają piaskownicę, zabawki. A czy w tym roku będzie sprzyjała spędzaniu czasu na świeżym powietrzu? W tym roku koniecznie musimy swoje plany dopasować do pogody, bo ta będzie różna. W sobotę czekają nas całodzienne opady, ale już niedziela piękne słońce i bardzo ciepło. Tak samo poniedziałek, aż 19 stopni, ale już we wtorek powrócą opady, a w środę do opadów dołączy również temperatura zaledwie 12 stopni. Warto również przypomnieć, iż zarówno 1, jak i 3 maja sklepy będą nieczynne. Zakupy zrobimy natomiast w niedzielę, 30 kwietnia, która jest niedzielą handlową, oraz 2 maja, ponieważ nie jest to dzień wolny od pracy. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. Na naszej antenie wyemitowany został reportaż Wiśniewski versus Wiśniewski. Jego autor Zbigniew Górniak przedstawił radykalną przemianę polityczną prezydenta Opola. Wolta Arkadiusza Wiśniewskiego od konserwatysty, na jakiego pozował w 2014 roku, po lewicowca manifestującego poparcie dla aborcji i hołdującego ideologii LGBT, była też tematem debaty, która odbyła się po premierze reportażu. Bartosz Sadliński. Obserwuję przez te kilka lat jego zmianę i zadaję sobie pytanie, czy taka zmiana w ogóle jest możliwa, taka próba połączenia wody z ogniem. Przypomina mi w pewnym sensie takiego politycznego kameleona, kogoś, kto ma jednak pewne umiejętności dostosowywania się swoją barwą do tego, co w jego odczuciu jest taką barwą dominującą. W reportażu Wiśniewski kontra Wiśniewski wypowiadają się osoby pochodzące z dawnego otoczenia prezydenta, rozczarowane jego przemianą. Historię światopoglądowych Wolt prezydenta Opola w dyskusji po premierze materiału autorstwa Zbigniewa Górniaka podsumował opolski radny Prawa i Sprawiedliwości Michał Nowak. Był w Platformie Obywatelskiej i on bardzo mocno rósł. Najpierw był radnym miasta Opola z Platformy, później został szybko wiceprezydentem. Bardzo wielkie wsparcie i ambicje zaczęły go zżerać. I nawet jego partyjni koledzy doprowadzili do tego, że go wyrzucili w końcu z Platformy Obywatelskiej. Otóż. I to był taki pierwszy przełom. I w tamtym momencie właśnie rękę wyciągnął Patryk Jaki ze swoim zapleczem i z ludźmi. U niego dochodzi do takiego przełomu, że już jest mu niepotrzebny Patryk Jaki. On jest na tyle popularny, na tyle rozpoznawalny, wszyscy go kochają, w Opolu jest już mu niepotrzebny. Ale dochodzi do pewnego momentu. On już nie ma ambicji miejskich. On już ma ambicje poza miasto Opole. On by chciał parlamentarne, a może i wyżej. Duży wpływ na decyzję Arkadiusza Wiśniewskiego wydaje się mieć przecenianie przez niego znaczenia mediów społecznościowych. Duże poparcie, mówię duże oczywiście gdzieś tam w cudzysłowie, dlatego że to nie jest mierzalne. To, że ktoś mu dał 1000 lajków za jakąś wypowiedź, to nie oznacza, że połowa nawet Polaków tak uważa. Natomiast on się tym zachłysnął. To było ewidentnie, widać, że się tym zachłysnął. I od tego momentu 2017 roku portale społecznościowe to było to miejsce, w którym prezydent szukał poparcia dla swoich treści, znajdował je dla określonych treści i szedł jeszcze bardziej w tą stronę, no konkretnie w lewą stronę. Zapragnął być taki jak prezydent Wrocławia, Poznania czy Gdańska. Czyli zapragnął być uwielbiany przez establishment lewicowo-liberalny. Mam do niego po prostu olbrzymie pretensje za to, że ostatnie lata, w której jeszcze do Opola można by było przyprowadzić więcej pieniędzy, on miastu zmarnował ze względu na swoje własne ambicje. W związku z malejącą wiarygodnością Arkadiusza Wiśniewskiego, jego sytuacja polityczna w Opolu staje się coraz mniej komfortowa. Jeżeli skłócam się ze Zjednoczoną Prawicą, jeżeli skłócam się z Platformą, która jest moim takim środowiskiem naturalnym, to w jaki sposób mam wrócić tutaj do gry lokalnej? Tylko poprzez Warszawę. I on to próbuje zrobić przez Rafała Trzaskowskiego, być może z jakimś dojściem do Donalda Tuska, omijając dzisiejszą Platformę Obywatelską, bo on wie, że tu jest na spalonej ziemi. Autor reportażu Wiśniewski versus Wiśniewski podczas dyskusji po jego premierze wyjaśnił, dlaczego bohaterowie tego materiału zostali dobrani wyłącznie spośród dawnych współpracowników prezydenta Opola. Rzeczywiście prezydenta próbowałem zaprosić, żeby zadać mu to pytanie, dlaczego pan się zmienił, ale też próbowałem zaprosić jednego z jego najbliższych współpracowników obecnie,
Przemysława Pytnika, który w pewnym momencie swojej politycznej kariery zdecydował się opuścić klub Nowoczesnej i przeszedł do prezydenta. Początkowo miałem wrażenie, że pan Przemysław wręcz zawalił się do występu w filmie, ale widocznie poprosił o 24 godziny na namysł. Domyślam się, że za tym namysłem szły konsultacje z samym może prezydentem. No i niestety odmówił. Nadchodzące wybory, zarówno samorządowe, jak i parlamentarne, dadzą nam odpowiedź, jakie pomysły na swoją polityczną przyszłość, a przede wszystkim możliwości ich realizacji, ma Arkadiusz Wiśniewski. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Sprawdźmy, o czym jeszcze powiemy w tym serwisie. Jakiś źle podstawiony samochód na przykład, może ten samochód w każdym momencie spaść. Niezałożone okulary przeciwochronne w trakcie wiercenia na przykład, może opiłek paść. Młodym osobom pomagają w wyborze drogi zawodowej, a szkołom dają okazję do przedstawienia swojej oferty. W Prudniku odbyła się kolejna edycja Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, które obserwował Maciej Dobrzański. Targi pracy weszły już do niepisanej tradycji ziemi prudnickiej, bo tegoroczna edycja to 14. odsłona tego wydarzenia. To nie dość, że przegląd ofert pracy będących w dyspozycji zarówno urzędów pracy, jak i oferowanych miejsc pracy przez przedsiębiorców, ale również przegląd bogatej oferty szkół ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu. I nie tylko, bo wśród wystawców były też Politechnika Opolska czy Uniwersytet. O tym, że targi przekładają się na zawodową aktywność młodych, świadczą statystyki tutejszego cechu rzemiosł. Uczniów mamy w tej chwili ponad 400, w 24 zawodach uczymy. W pierwszej klasie po ostatnich targach zgłosiło się do nas ponad 170 uczniów, czyli co czwarta osoba jest w nauce u nas w rzemiośle. Organizatorzy targów liczą między innymi na to, że lepsza wiedza o dostępności zawodów przełoży się na związanie drogi zawodowej młodych osób z ziemią prudnicką. Jest to jeden z elementów naszego planu promocji zatrudnienia. Chcemy i rozwijać kwestie edukacyjne, a także wspierać rozwój przedsiębiorczości, żeby ona coraz atrakcyjniejsze warunki zatrudnienia naszym mieszkańcom dawała. Mamy tutaj wiele zawodów do wyboru, wiele stanowisk, które nauczą nas w przyszłości. Ty jakie masz plany zawodowe? Myślę, żeby iść na fizjoterapię oraz AWF. Można zobaczyć dużo różnych rzeczy, podowiadywać się, podopytywać i to jest taka jedyna okazja tak naprawdę. Coraz częściej zadawanym pytaniem jest to o wpływ odgrywającej coraz większą rolę w naszej rzeczywistości sztucznej inteligencji. Czy ta nie spowoduje, że człowieka będzie można zastąpić w wielu spośród dziś dostępnych zawodów? Te zawody, które teraz są, na pewno ulegną zmianie, ponieważ wykorzystanie sztucznej inteligencji sprawi, że te zawody będą musiały wyglądać inaczej. Na pewno osoby, które teraz zawodowo zajmują się rzeczami, które mogą być przez sztuczną inteligencję wymienione czy zamienione, to powinny w pewnym momencie się przekwalifikować, tak? Czyli nauczyć się współpracować z tą sztuczną inteligencją. Prudnickiej młodzieży sztuczna inteligencja na razie nie komplikuje planów zawodowych. Młodzi, jak podkreślają władze tutejszego Urzędu Pracy, często korzystają ze stażów, a te dają doświadczenie, a czasami i zatrudnienie. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Tygodnik Ziemi Opolskiej donosi, że 43-letni mieszkaniec gminy Pruszków trafił na 3 miesiące do aresztu za znęcanie się nad rodziną. Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy, ponieważ pomimo wcześniejszego otrzymania zarzutów za stosowanie przemocy, wciąż się jej dopuszczał. Grozi mu do 7,5 roku więzienia. O szczegółach tej bulwersującej sprawy w najnowszym wydaniu Tygodnika Ziemi Opolskiej. ZUS wypłacił 13 emerytury. W tym roku do 8 600 000 odbiorców tego dodatkowego świadczenia trafiło łącznie ponad 13 miliardów 600 milionów złotych. Jak poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS w Opolu, trzynastki trafiły do 262 tysięcy emerytów w naszym regionie. Wartość tych dodatkowych emerytur to przeszło 416 milionów złotych brutto. Uczniowie odbywający zajęcia w centrach kształcenia zawodowego województwa opolskiego zmierzyli się w konkursie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym. 10. edycji konkursu przyglądała się Agata Piwczyńska.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej, natomiast drugi etap sprawdzał umiejętności praktyczne. Polegał on na wykonaniu zadania, w którym ocenia się, w jaki sposób dobierają środki ochrony osobistej, jak przygotowują stanowisko. Słowem, wszystko to, co jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli chodzi o te umiejętności z zakresu BHP, to jest taka gwarancja, która pozwoli im na to, aby tą pracę przez wiele lat wykonywać w sposób bezpieczny i w dobrym zdrowiu. Dlatego jest to równie ważne, jak te umiejętności takie typowo związane z zawodem, w którym młodzież się kształci. Konkurs dotyczył branży samochodowej, mechanicznej, elektrycznej i budowlanej. A tu bezpieczeństwo jest szczególnie ważne, bowiem są to zawody, w których narażenie na wypadki w trakcie pracy jest bardzo wysokie. BHP przede wszystkim, jak to się mówi, ważne, ponieważ liczy się w tym nasze zdrowie. Jakiś źle podstawiony samochód na przykład, może ten samochód w każdym momencie spaść. Niezałożone okulary przeciwochronne w trakcie wiercenia na przykład, może opiłek paść. No jest bardzo ważne, ponieważ gdy nie przestrzega się BHP, to może ulec jakimś wypadkowi. Przez takie BHP, podszkolenie tego, będę mógł się czuć pewniej w mojej branży, w moim zawodzie. By uniknąć wypadków i różnych takich rzeczy, jest to zawód szczególnie narażony na różne niebezpieczeństwa, dzięki czemu można ich uniknąć przez właśnie bezpieczeństwo i higienę pracy. Kwestie BHP są kluczowe, dlatego uczeń wychodzący ze szkoły powinien mieć ukształtowane nawyki związane z bezpieczną pracą. Staramy się wpływać na świadomość młodego pokolenia, staramy się kształtować szeroko pojętą kulturę bezpieczeństwa. Bardzo nam zależy, aby młodzi ludzie w momencie wkraczania na rynek pracy posiadali dostateczną wiedzę na temat zagrożeń, jakie mogą wystąpić. Dla 3 osób, które najlepiej poradziły sobie z egzaminem, przewidziane zostały nagrody w postaci kart podarunkowych do sklepu elektronicznego. Wartość głównej nagrody wynosiła 650 zł. Agata Piwczyńska, Kurier Opolski. O roli książek w budowaniu relacji międzyludzkich przekonywali prelegenci i osoby prowadzące warsztaty w ramach drugiego ogólnopolskiego sympozjum czytelniczego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu. Bartosz Sadliński. Czytanie to w dzisiejszych czasach powszechna umiejętność, jednak ukierunkowana niekoniecznie na książki. Według raportów Biblioteki Narodowej niespełna 40% osób przyznaje się do przeczytania przynajmniej jednej pozycji w ciągu roku. Tymczasem książki pomagają zwiększać zasób słów, co z kolei poszerza nasze zdolności poznawcze. Współczesna młodzież tak statystycznie oczywiście operuje 800 słowami. Żeby dobrze funkcjonować w społeczeństwie, trzeba mieć ich około 5000. Ale żeby tak naprawdę być elokwentny oczywiście, no to jest około 50000. Część młodzieży na szczęście czyta i czerpie z tego radość. Zapytaliśmy uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Opolu o ich gusta czytelnicze. Science fiction, fantazy młodzieżowe albo kryminalne. Czytam podręczniki aktualnie, szkolne. Najbardziej książki polecone przez panią z biblioteki. I jak już to literaturę na przykład wojenną, tak jeśli chodzi o na przykład obozy koncentracyjne, to tak najbardziej. Zazwyczaj literaturę klasyczną, na przykład Dostojewski, Gogol, coś w tym stylu. Twórczość Marcela Mossa opisuje bardzo ważne problemy społeczne, takim jak właśnie samobójstwa wśród młodzieży, uzależnienia czy przemoc, w tym przemoc seksualna. Czytanie to nie jedyny, za to kluczowy sposób zdobywania trwałej wiedzy, poprawiania koncentracji czy porządkowania myśli. Czytanie to jest głębia danej rzeczy, to jest chęć zrozumienia danej rzeczy, zdarzenia, wydarzenia, interpretacja jego, poszukiwanie być może prawdy także. Promocją czytelnictwa w jego nierównej walce z multimediami służyło drugie już sympozjum czytelnicze w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu. Tytuł tegorocznego sympozjum, Czytanie buduje relacje, jest takim elementem spajającym dzisiejsze wydarzenie. Bo choć książki czytane są na ogół w samotności, skłaniają do dyskusji, zaszczepiają idee i dają się adaptować na audiobooki, słuchowiska czy scenariusze filmowe. Pozwalają też na nawiązanie specyficznej więzi z autorem, często z innej epoki. Biblioteki starają się uczyć szerokiego spojrzenia na książkę. Książka to jest tylko pewien wyznacznik, pewien element, można powiedzieć, że bohater czy bohaterka wydarzeń, które odbywają się w bibliotece, a obok książki są ludzie. Żywa biblioteka, żywi ludzie, żywe książki. Współcześnie dostęp do książek jest łatwiejszy niż kiedykolwiek dzięki sprzedaży internetowej oraz publikacjom elektronicznym. Jednak ta sama cyfrowa rewolucja znacznie oddaliła ludzi od czytania dłuższych tekstów. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego. Zaraz po nim prognoza pogody, którą przygotowała Wiktoria Marszałek. A następnie rozmowa dnia. Dziś gościem Tomasza Gduli będzie Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski. O 19.10 zapraszamy przed telewizory na nowy odcinek programu Ludzie, Sprawy, Historie. A ja spotkam się z Państwem w kolejnych serwisach informacyjnych o 20.30 i 21.30. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.